możliwość przedstawienia kilku refleksji. Ja przypomnę tylko, że właściwie nasze spotkanie poświęcone jest dwóm tekstom. Pani tutaj jeden, ten polskojęzyczny tekst prezentowała. Natomiast jest jeszcze jeden, który został nam przesłany. To jest ten Institutional and Feminist Challenges to the Neoclassical Economics. I powiem szczerze, że te teksty się znakomicie uzupełniają, ponieważ pierwszy tekst, ten anglojęzyczny, poświęcony jest właściwie samej teorii. Znaczy on wychodzi, pokazuje, że pani ma bardzo dobry taki background, jeżeli chodzi o teorię ekonomii. Pokazuje się od takiej strony takiego rasowego historyka myśli ekonomicznej, gdzie pięknie wyjaśnia, czym jest ekonomia instytucjonalna, ekonomia klasyczna, neoklasyczna, i to stanowi świetną podbudowę pod pewne studium empiryczne, które zostało później to przedstawione, więc bardzo mi się to podobało, że to jest w jakiś sposób ugruntowane, ale rozumiem, że się nie znalazło w tym omówieniu. Więc pozwolę sobie w pierwszej części mojego wystąpienia odnieść się do tego pierwszego anglojęzycznego tekstu, a później krótko do pani wypowiedzi. Zanim jednak do tego przejdę, to chciałem nawiązać, może tak trochę humorystycznie, do roli tych kobiet w ekonomii. Pani tutaj zwróciła na panią Harriet Taylor, no mentorkę, kochankę, później żonę, ponieważ... Nie, ona nie była kochanką. On w niej był zakochany, ona nie była jego... Przepraszam bardzo, nie była, czekał bardzo długo. Nie wolno tak powiedzieć. Dobrze. Pani Harriet Taylor, która oczywiście odegrała dosyć ważną rolę w... myślenia Johna Stuarta Milla, czy Mary Pally Marshall, która no, była też, co trzeba warto podkreślić, była studentką Alfreda Marshalla, pierwszą kobietą, która w Cambridge wykładała. To był pewien nowum. Do urodzenia dziecka. Tak, ale ja chciałem powiedzieć, tak troszeczkę dowcipnie może, że zapomniano mi tu jednej kobiety, chyba najważniejszej w ekonomii, o której niestety nawet historycy myśli ekonomicznie nie pamiętają. To jest biblijna Ewa. A dlaczego? Proszę Państwa, co jest fundamentalnym problemem ekonomii? Problem względnego niedoboru. Czyli to, że zawsze mamy za mało dóbr, a za wielkie potrzeby. Podobno w tym ogrodzie Eden ten problem nie występował. Do momentu, kiedy Ewa nie sięgnęła po zakazane jabłko. Co się wtedy stało? Rozgniewany Bóg powiedział, że ty będziesz w pocie czoła pracował. Czyli pojawia się wtedy problem względnego niedoboru, to co jest kwintesencją ekonomii, tak? Mało tego, drzewo, Państwo doskonale pamiętacie, że jest drzewem poznania dobra i zła. Ja bym powiedział, poznanie jest kluczową kwestią, tak? Ekonomia jest nauką, która opiera się na racjonalnym wzorcu zachowania, tak? Racjonalnym wzorcu. Czyli wreszcie człowiek musiał zacząć w sposób racjonalny, pojawił się pewien wzorzec racjonalności, który no, wynikał z tego, że tak i tak się popełniły, tak się i tak się stało. Mało tego, zostały też również rozdzielone role. A Ewa miała w bólach rodzić dzieci, tak? A Adam poczęła pracować. Czyli tutaj można polemizować z tą tezą, którą pani podkreśliła, tak? Że właściwie podział pracy jest elementem pewnej umowy społecznej. Jeżeli bym się do tego odnieść, to po prostu został narzucony przez bóstwo, i tak się dziwnie stało, że jedni trafili do tej sfery, nazwijmy to, pracy nieopłacanej, to niestety Ewa, nie? A Adam do tej sfery opłacany. Można to oczywiście traktować jako... Kto zerwał ja? Można to oczywiście traktować jako... Dobrze, ale kto to ustalił? Pan Bóg. Pan Bóg, tak. No, mężczyzna. Ja chciałam powiedzieć, że to są wszystko założenia. Nie mamy żadnego dowodu na to, że Bóg jest mężczyzną. To jest jedno. To jest... Nie ma. Jeżeli ktoś mi zostawi taki dowód, to... Zaraz do tego wrócę. Szanowni Państwo... że jest kurczowy. Chyba wymyka nam się... Ale nie, słuchaj. Ja zacząłem tutaj mówić o pewnych... Obiecałem, ja obiecałem Wojtkowi, że tutaj... Tutaj damy mu spokojnie te 15 minut do prezentacji i bardzo proszę. Ale dlaczego ja o tym mówię? Nie, no, a na przykład jest... Dobrze, ale nie, ale dlaczego ja o tym mówię? Gdyż uważam, że pewne elementy, które się pojawiają w ekonomii feministycznej, i tutaj pani to podkreśliła, w znacznym stopniu kształtowane są przez rozwiązania instytucjonalne, przez te miękkie instytucje, tak? Które w znacznym stopniu kształtowane są przez to, jaki rodzaj wartości wyznajemy.
Do jakiej filozofii się odwołujemy? Wreszcie, jaką mamy religię? Jeżeli od samego dzieciństwa słyszysz tą samą narrację, to to w nas utrwala pewne wzorce instytucjonalne, tych miękkich instytucji, tak? I to może być później pewnym elementem, który pokazuje, dlaczego my pewien rodzaj pracy postrzegamy tak, a pewien rodzaj pracy postrzegamy inaczej. To tak tylko tytułem, może troszkę przydługiego wstępu, ale tak troszeczkę dowcipnie. Przechodząc jednak do artykułu, w którym mamy te wyzwania, jakie stoją przed ekonomią neoklasyczną, tam w tej trzeciej części, wydaje mi się, jest rzecz najważniejsza, kiedy już została przedstawiona ekonomia neoklasyczna, autorka pokazuje, na czym polega istota tego paradygmatu ekonomii feministycznej. Ja tu takie elementy sobie wynotowałem. Pierwsza rzecz. Ekonomia feministyczna ma eklektyczny charakter. Co to znaczy, że jakaś teoria ma eklektyczny charakter? Ja bym tu chciał abstrahować od tego, czy to jest ekonomia feministyczna, czy nie. To znaczy, że jakiś nurt badawczy, czy jakaś szkoła spaja różne elementy z różnych tradycji. I powiem od razu szczerze, że nie przekonuje mnie to do końca, z prostego względu, że eklektyzm dla mnie raczej jest taką rzeczą osłabiającą spójność teorii, niż dającą pewien asump do jej rozwoju. Ja powiem tak, że jeżeli chodzi o teorie ekonomiczne, to pewien rodzaj, ja nie wiem, czy to można nazwać eklektyzmem, ale może interdyscyplinarności. Bardzo dobrze się zapisał. Na przykład Alfred Marshall, który był matematykiem i filozofem, bo miał spoił te elementy teorii i powstała naprawdę rdzeń współczesnej ekonomii. To jest bardzo ważne. Ale łączenie często bardzo różnych elementów z różnych teorii, moim zdaniem, osłabia tą siłę metodologiczną danej teorii. To jest, moim zdaniem, słabość. Ja bym raczej postulował, że jakaś szkoła, obojętnie jaka to jest, żeby miała jednak bardziej sprecyzowaną metodę badawczą. Druga rzecz, co wydaje mi się jest dosyć ciekawe, idzie zgodnie z tymi tendencjami metodologicznymi różnych dyscyplin naukowych. Ta ekonomia feministyczna opowiada się za budową wielu modeli zamiast jednego modelu kanonicznego. Myśmy to przerabiali. W latach 50. pojawił się model równowagi ogólnej Aroa de Bru, pewien rodzaj ontologii, która miała wyjaśniać te procesy w jakiś taki jeden sposób. Zatem szły różne teorie, które chciano umieć nauczyć się sterować procesami makroekonomicznymi. Co z tego wyszło? Doskonale wiemy, mamy kryzysy i tak dalej. Czyli mamy tą tradycję modelu równowagi ogólnej versus wielu modeli równowag cząstkowych, które tłumaczą pewne aspekty naszego życia. I wydaje mi się, że podążanie właśnie tutaj, w tym miejscu, w stronę tych różnorakich modeli, które co prawda są ograniczone, ale a ważne aspekty naszej rzeczywistości tłumaczą, jest sensowne. Kolejnym elementem, który tutaj pojawił się, to nie będzie krytyka pani doktor, ale pojawił się taki cytat z Nelsona z 2006 roku. Z nim chyba najbardziej się nie zgadzam. Chodzi w tym cytacie o to, że ekonomia feministyczna krytycznie odnosi się do jednostronności założenia homo economicus, które nie uwzględnia sfery gender. No właśnie, ekonomia feministyczna, czyli nie uwzględnia, czy ci, którzy w ramach, że oni krytykują, że w ogóle nie uwzględnia homo economicus tej sfery gender. Trzeba zrozumieć, co to jest za założenie homo economicus. Czym jest dla ekonomisty homo economicus? Tak naprawdę założenie homo economicus to jest założenie pewnej racjonalności. A na czym ono się opiera w ekonomii neoklasycznej, do której pani nawiązuje? Na aksjomatach. Moje zachowanie jest racjonalne, bądź nie, jest racjonalne, jeżeli spełnia określone aksjomaty. Tam są cztery, które są zawsze powtarzane. Czyli teraz można powiedzieć, że rzeczywiście, że ten homo economicus w ekonomii neoklasycznej jest aseksualny. On nie ma żadnych gender. To nie jest ani kobieta, ani mężczyzna, ani młody, ani stary. Ani z miasta, ani ze wsi. Po prostu. Są pewne aksjomaty. Na przykład aksjomat przechodniości, że jeżeli wolę kawę niż herbatę i herbatę niż sok, to muszę wolić kawę niż sok. Nie ma tu znaczenia żadna płeć. Proszę Państwa, gdybyśmy zmienili te aksjomaty, na przykład wprowadzili jakiś aksjomat, to on by musiał osłabiać tą racjonalność albo wzmacniać te kryteria racjonalności. Czyli teraz, jeżeli ktoś wyraziłby jakiś sąd, to żeby rozstrzygnąć, czy to jest prawdziwe, czy nie, to bym musiał po pierwsze zapytać, a czy to dotyczy kobiet, czy mężczyzna?
Moim zdaniem kryteria epistemologiczne wykluczają pewien pierwiastek płciowości. Uważam, że racjonalność jest tym elementem, który dotyczy w różnym stopniu kobiety, mężczyzn i nie widzę żadnych powodów, aby próbować coś z tym robić. Wręcz wbrew byłoby to coś wbrew całej tradycji feministycznej, bo pokazywałoby, że mamy pewne różne standardy. Przecież feminizm walczy o to, żebyśmy mieli jedne standardy. No, zależy który. To są te elementy, które właściwie w tej części teoretycznej, na które zwróciłem uwagę. Natomiast dotyczące kwestii części empirycznej. To mamy rzeczywiście problem empiryczny, tak? Płace kobiet są niższe niż płace mężczyzn. I to jest fakt empiryczny. I mamy teorię ekonomii neoklasycznej, przed którą stoi pewne wyjaśnienie, jak to wyjaśnić. I powiem szczerze, że ta ekonomia neoklasyczna jest całkiem bezradna, jeżeli chodzi o wyjaśnienie, bo ja może tutaj dla ekonomistów to może będą zgrzytali zębami, jeżeli ja to powiem, ale może tak obrazowo wyjaśnię, jak ekonomista postrzega wartościowanie pracy. To jest to, co pani tu zwróciła uwagę, to jest wartość produktu krańcowego pracy. Tak? Jest taka kategoria. I ona polega mniej więcej na tym, jeżeli ja jestem pracodawcą, na przykład pana doktora Kwarcińskiego zatrudnię do składania rowerów, tak? I w wyniku z tego pan doktor Kwarciński złożył 10 rowerów, tak? Ja sprzedam te rowery, tak? Założył po 1000 zł. Czyli jego wartość produktu krańcowego wynosi 5000 zł, tak? I teraz ja jako pracodawca będę dotąd skłonny zatrudniać danego pracownika, nieważne czy on jest kobietą czy mężczyzną, dopóki nie będę musiał mu więcej płacić niż jego wartość produktu krańcowego. Jeżeli pan Tomek Kwarciński powie, że musi być 6 tysięcy, to ja straciłbym. A jak 3 tysiące, to oczywiście go... Rzucasz ten targ, nie raz, składasz rower. Czy problem jest? Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na tę teorię neoklasyczną, która pojawiła się w XIX wieku, to wtedy ona była oparta, jeszcze to była druga rewolucja przemysłowa gdzieś, w znacznej mierze nasza efektywność, czyli ten produkt krańcowy, ta wydajność, zależała od zwykłej siły fizycznej. Mężczyzna był bardziej wydajny fizycznie, tak? Więc ten produkt, ta ilość tych wytworzonych jednostek fizycznych była większa, a więc wartość tego produktu była większa, tak? Czyli mógł uzyskać większe wynagrodzenie. To było uzasadnione ekonomicznie. Ale teraz, co jest zadziwiające? Że mimo upływu czasu, jeżeli popatrzymy na badania, a sprawdziłem na przykład w pracy Sedlak, takie badania z 2015 roku, chociaż dzisiaj tak naprawdę jak pracę wykonujemy, to wcale to nie zależy od naszej większości tężyzny fizycznej. Tak naprawdę kobieta może tak samo większość prac wykonywać jak mężczyzna, bo to nie jest, nasz świat nie jest światem, w którym o naszym produkcie decyduje tężyzna fizyczna, tak? I co ciekawe, te różnice się dalej utrzymują, czyli wydaje się, że utwardziły się pewne wzorce instytucjonalne tutaj, tak? Instytucjonalne. Ja tu zrobiłem sobie takie, i co więcej, jeszcze jest, co dziwniejsze jest. Ja tutaj popatrzyłem, że są takie różne pokazane, jak to wygląda. A mianowicie mamy wyróżnionego pracownika szeregowego, specjalistę, kierownika i dyrektora. Jeżeli chodzi o pracownika szeregowego, to kobieta z reguły zarabia około 90% tego, co mężczyzna, tak? Wydawałoby się, tam jest najczęściej ten pokaz do tej siły, nie? Ale jak mamy dyrektora, czyli na stanowisku dyrektora, to te relacje dla kobiet są jeszcze gorsze. 65% na przykład się pojawiają. Muszę sprawdzić, ile moi koledzy. 65% się pojawiają, tak? 71%, czyli to jest wbrew temu, tej ekonomii, temu wyjaśnieniu ekonomii neoklasycznej. Więc w moim przekonaniu teoria neoklasyczna, taka jak my ją uczymy, niestety tutaj z kolegą Ryszardem Kowalskim, muszę posypać głowę kopionem, ona jest całkowicie nieadekwatna. Porażkę, prawda? Odwdzięczę się. Ona jest całkowicie nieadekwatna do wyjaśnienia tych zagadnień. Po prostu nie da się tego wyjaśnić, tak? Jedyne, przez co można wyjaśnić, to wyjaśnić poprzez to, co pani tutaj zasugerowała. A mianowicie rozwiązania o charakterze instytucjonalnym. Można się zastanawiać, dlaczego te pewne instytucje się utrwaliły, tak? Iść od Adama i Ewy, poprzez erę przemysłową, tak? Tego tęgiego pracownika, który gdzieś tam potrafił, nie wiem, przerzucać te tony tego węgla, tak? Ale w moim zdaniem, jeżeli mamy również tę sferę tych instytucji, to w ekonomii instytucjonalnej mamy tak zwane instytucje formalne i nieformalne. I pytanie, na poziomie których instytucji to istnieje? Czy formalnych, czy nieformalnych? No jeżeli popatrzymy w konstytucję, czy w ogóle rozwiązania prawne, to raczej, jeżeli chodzi o instytucje formalne, nie mamy takich problemów.
Ja powiem szczerze, że w świetle instytucji formalnych ja jestem dyskryminowany, bo muszę pracować kilka lat dłużej niż moja żona, zanim przejdę na zasłużoną emeryturę. Czyli raczej w drugą stronę byśmy mówili o dyskryminacji. Czyli jeżeli mamy pewien element źródła dyskryminacji, to musimy być w instytucjach nieformalnych. To jest kwestia kultury, być może religii, naszego sposobu postrzegania rzeczywistości. Tak? I teraz pytanie jest kluczowe, wydaje mi się, które nie padło, a warto się na nim zastanowić. Czy można zmienić tę sytuację? Czy można wyrównać ten? I na jakim poziomie? Czy na przykład dobrym rozwiązaniem jest korygowanie poprzez instytucje formalne pewnych niedociągnięć, które są implikowane poprzez to, co się dzieje w tej sferze tych instytucji nieformalnych? Moim zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie. Dlaczego? Stosowanie na siłę parytetu, że mamy mieć 50% kobiet albo 50% mężczyzn, tak? No, byłoby pewnym wyrównaniem, ale problem polega na czym, że instytucje formalne muszą zawsze współgrać z instytucjami nieformalnymi. Jeżeli, wyobraźmy sobie, że mamy jakąś nowe prawo, tak? Która gwałci nasze poczucie sprawiedliwości, tak? Jakąś nowe wprowadzamy, tak? I możemy zadekretować, że mamy tak i tak postępować. Zawsze to będzie kontrskuteczne. Jedynym elementem, który możemy tutaj podjąć, ale niestety on ma, działa w długiej perspektywie, to jest edukacja, wpływanie na instytucje nieformalne. A ja mam jeszcze jedno. Ja powiem tak, na koniec też taka drobna uwaga, którą kiedyś zdarzyła mi się też w kontaktach. Jedna pani studentka kiedyś przyszła i powiedziała, że ci mężczyźni tak w tej nauce to są tacy mądrzejsi i tak dalej. A ja to tak dobrze wszystkiego nie potrafię. Ja na co odpowiedziałem, niech pani mi takich rzeczy nie opowiada, ponieważ ja mam dwie córki. Dziękuję bardzo. To jest konkluzja. Dziękujemy. Teraz poproszę panią doktor Katarzynę Guczalską o swój referat. Dobrze, no ja proszę państwa...